panowie, protokół serdecznie państwa witam na dzisiejszej uroczystości. Ona jest oczywiście poświęcona naszym babciom, dziadkom, prawda, i uczniowie klas zerówki 1 i 3. Chcąc państwa uczcić państwa święto, przygotowali właśnie taki program związany z jasełkami. Tutaj też pragnę podziękować paniom, które przygotowały, a więc pani Gosi Łubie, pani Wiolecie Korycińskiej, pani Eli Czubak i pani Beacie Spozowskiej. Cieszę się, że tak państwo licznie przybyli i pozostaje mi tylko po prostu oddać głos naszym dzieciom, naszym rodzinom. Bardzo proszę. Piętowali pastuszkowie po nadziei znak. Patrzył, a tu dziecię w głowie serca biją w tak. Patrzył, a tu dziecię w głowie serca biją w tak. Hej, kolenda, kolenda. Jak dzieciątko rozweselić, czym obdarzyć się? Zagrać się na fujareczkach, uraduje się. Zagrać się na fujareczkach, uraduje się. Hej, kolenda, kolenda. Niesie kartę pasterz stary, struna słodko brzmi. Będzie miało Boże dziecię najpiękniejsze sny. Będzie miało Boże dziecię najpiękniejsze sny. Hej, kolenda, kolenda. Jestem aniołem, wiosną nam radości, że Bóg dziś na ziemi gości. Aniele Boży, chcę pójść do Niego i dać wszystko, co jest mojego. A zatem śmiało, szykujcie się w drogę i nic się nie bójcie, ja wam pomogę. Wybierali się pastuszkowie od samego rana. Jeden wziął ciepłą kołderkę dla Jezusa Pana. Drugi dzbanek mleka, by go uradować. I kanapkę z szynką do plecaka schował. Szli mężnie i z radością. Serduszka szczęście rosło. Aż tu nagle jakiś chaos. To szumi las! Tymczasem szedł rozbójnik za nimi. Chciał zabrać im wszystkie dary. Na widok kanapki łaskał się po brzuchu. Po mleczku i kołdrze marzył. Aż tu nagle spojrzał i stanął bez ruchu. A co tobie jest, staruszku? Spać mi zimno w moim łóżku. Weź kołdierkę, bardzo proszę, choć ją dla Jezusa niosę. Dziękuję ci, moje słodko, pozdrów ode mnie, Boże dzieciątko. Ach, co ja widzę, on wszystko rozdaje, ale ja nie dam mu za wygrane. Dlaczego płaczesz, mała dziewczynko? Jak mogę pomóc tobie, kruszynko? Wracam do domu, droga daleka, a tak bym chciała napić się mleka. Mam tu w plecaku, Bogu ją niosę, ale dam tobie. Weź bardzo proszę. Dziękuję ci bardzo, dobry pastuszku. Wielka jest miłość w twoim serduszku. A to ci welek, moja złość rośnie, ale kanapka będzie już moja. Wyskoczył rozbójnik z zakrętu drogi, zaskoczył pastuszków, lecz nie zatworzył. A kim ty jesteś? Co tutaj robisz? W brzuchu ci burczy. Nie głupi. Masz tu kanapkę. Chciał trochę. To nic, że Bogu nic nie zaniosę.
Chwycił kanapkę łapczywą ręką, lecz niespokojnie patrzy na pastuszków i myśli sobie. Co za zaklęcie, co chciałem ukraść, mam tu w prezencie. Widzę, że żyjecie wielką miłością, dokąd podążacie z taką radością? My do Betlejem spieszymy co sił, bo tam narodził się Boży Syn. Chodź z nami, jeśli chcesz, tam dla wszystkich miejsce jest. Sianka pościel mu po środku, aby ciepło, cieplutko mu było. Niech w tym ciepłym posłaniu śpi, niech mu się radośnie śni, że na świecie panuje miłość. Lulaj, mój syneczku, lulaj, aniołowie nad tobą czuwają, złe moce odpędzają, nic złego ci się nie stanie, a nocne czuwanie umilą śpiewane kolędy. O! Słychać jakieś głosy z daleka, czy ktoś na kogoś tu czeka? Opuściliśmy swoje baśnie i bajeczki, przywędrowaliśmy prosto do szopeczki. Mróz nadmorze i śnieg biały leży dookoła, gwiazda najjaśniejsza do szapki na głowa. Jezu maleńki, ileż w tobie mocy, to wie, co się jeszcze wydarzy tej nocy. Brrr, chłodem powiało, droga ośroniona. Do królowa śniegu idzie tutaj do nas. Moje serce z lodu nigdy nie kochało, ale coś dziwnego dziś z nim się stało. Chyba odtajało, bo wyraźnie wije, a ja wreszcie czuję, że naprawdę żyję. Kamianki żołnierz do szopki zmierza, aby z dzieciątko zobaczyć. Jestem ołowianym żołnierzykiem, chcę być Jezu twoim rycerzykiem. A więc na warcie u śrubka stają, honory tobie, Jezu, oddaję. Dziękujemy, żołnierzyku drogi, że zaszczyciłeś nasze skromne progi. Mały Jezusek będzie spokojnie spał, gdy będziesz przy nim na warcie stał. Któż to idzie do nas ciemną nocą? Jakaś mała postać, która oświeca sobą drogą za wałkami. Chociaż to była noc tych narodzin święta, nikt o głodnych, biednych dzieciach nie pamiętał. Za pałką rozgrzałam zimnięte ręce, lecz jak rozpalić zimne ludzkie serce. Biedna dziewczynko z zapałkami, wejdź i zostań tu razem z nami. Tu wiatr nie hula i miejsca wiele, najedź się, ogrzej maleńki aniele. A tym razem, Matko Święta, twoje dzieci idzie na raz. Ja jestem Jan. A ja Małgoś. Chcę podziękować Bogu za ojcowską troskę, za mojego tatę i kochaną siostrę. Spotkaliśmy w lesie straszną babę Jagę, lecz wspólnie z Małgosią daliśmy jej radę. To z chaty baby Jagi, te smaczne pierniki, stamtąd też korale i cenne kamyki. Tobie to, Jezu, z radością składamy, Ty dasz najbiedniejszym, bardzo Ci ufamy. Cóż za hojne dary, cóż za dzieci dzielne, tu przy Jezusie jesteście bezpieczne. O, jakiś chłopczyk biegnie tam po skokach. To Pinokio, chłopczyk z drewna, przez Geppetto wystrugany. Panie Jezu, już nie kłamię i do szkoły chętnie chodzę, choć to może nie do wiary, już nie chodzę na wagary. Złota rada przyjaciele, kłamstwa wcale pracy wiele. My cię, Pinokio, serdecznie witamy i za te przemiany bardzo też kochamy. Maryjo, zobacz, dziewczę do nas idzie w czerwonej czepeczce. To idzie lasem czerwony kapturek, zajawa ptaków leśnych i wiewiórek.
Mam tu w koszyku same smakołyki. Ciasto z kruszonką, złote rogaliki i pączki, i strośle, i miód na lekarstwo, żeby zdrowiutkie było to maleństwo. Szło lasem ciemnym drogą i bez drożek, ufając wielce, że mi Bóg pomoże. Mama mnie posyła, gdzie ludzie w potrzebie, za to będę miała nagrodę tam w niebie. Józefie, zobacz, co jest w tym koszyku. Same dobre rzeczy, jest ich tu bez liku. Mój syn, gdy urośnie, to chorych pocieszy, uleczy, umocni, z pomocą pośpieszy. Że dziwna rzecz, Maryjo, przecież zima, a tak kwiaty pachną. To Salineczka do szopki się zbliża. Mów, Salineczko, skąd do nas przybywasz? Moim domem są piękne kwiaty, mlecze, stokrotki, róże i pławaty, a twa stajenka smutna jest umała. Chcę, by w swej biedzie choć kwiaty pachniały. Postawię bukiet kwiatów przy twej kołysce, by ucieszy twe dziecięce serce. I jaskółeczkę poproszę pokornie, by ci śpiewała cudowne melodie. Przez ciebie, Jezu Bogu, dziękować chcę, roztworzył świat piękny, dzieci i mnie. Ty masz dobre serce, Calineczko miła, tyś jaskółeczce życie przywróciła. Niech wszystkie dzieci ciebie naśladują, ptaki, kwiaty, zieleń niech szanują. Cóż ja widzę, puchatą pierzynkę, a za nią dziewczynkę. Sierotka Marysia Cegowski pasała, idzie z darem do Jezusa, piórek nazbierała. Oto poduszeczka dla Jezusa małego, z drobnych piórek i puchu gęsiego. Ja jestem sierota i wiem, co to bieda. Wy też nie bogaci, więc się wam to przyda. O tylko Maryjo, jak potrafi mama, ja wiem, co to zimno, bo na świecie sama. Gąski nam o prośbę puszek bezkubały, niechaj ciepło ma dziecina nasz Jezusek mały. Sierotko Marysiu, wejdź do stajeneczki, radość będzie wielka z twojej poduszeczki. Oto. O, to nie dziecko się do nas zbliża, to jest stary, spracowany człowiek. To idzie rybak ze złotą rybką, zachłanna żona zniszczyła wszystko. Maryjo, Józefie i ty, Boże dziecię, może wy złotą rybkę chętnie weźmiecie. Ona wam spełni każde pragnienie, lecz to być musi dobre życzenie. Moja żona chciwa była, zatem wszystko utraciła. Siedzi znowu w starej chacie i ze złości jęczy, płacze. Rybka złota niech tu będzie i pomoże waszej biedzie. Rybaku, starczy mądry i uczciwy, zły jest człowiek, kiedy bywa chciwy. Umiarł we wszystkim, to jest wielka cnota, co gdzieś odpędał srebra i złota. Moi mili goście, już późna godzina, bardzo jest zmęczona maleńka dziecina. Teraz niech odpocznie, jest już maluszeńki. Obyczaj każe, ktoś serdeczną łzę uroni.
karnawał to karnawał. Zapraszamy. Witam zebranych, jestem proboszem. Was do widać zaraz ogłoszę. Dziś w naszej klasie będzie zaczyna... Dobra nowina, świetna nowina. Bal noworoczny to rzadka gratka. Czy zaprosicie leśnego dziadka? Ja sam przyszedłem z upominkiem. Witamy dziadka oraz choinkę. A któż tam drewce? Niebia rodzina. Będą choince las przypominać. Czy jest mechter dla krasnoludów? Bo my to nie my w egzaminie smutku, mówię, że nas nie ma na świecie. Nie ma na balu, przecież będziecie. Naprawdę chcecie bawić się z nami? Bardzo gorąco was zapraszamy. Jak to gorąco? Czy tu w tej sali chce się coś zatrzeć albo zapalić? Moi kochani, trzeba uważać, dobrze, że jestem. Przyda się straża. I gąbnijcie proszę. Mówią, że szczęście ludziom przynoszę. Szczęścia co prawda nie mam w zapasie, lecz tańczyć lubię. Więc witaj w klasie. Czy strój mam dobry? Cóż za pytanie, dzisiaj pasuje każde ubranie. Kwiatki też mogą zjawić się w zimie. Klasa na pewno was ciepło przyjmie. Skoro wszystkich, to i nas, to i nas. Na zabawę śpieszmy, na zabawę śpieszmy. Póki czas. Jestem nuda, smutna nuda. Z miną złą, gdzie się tylko zjawię, wszystkie dzieci prawie ziewać chcą. Znacie kłótnie, co okrutnie, kłóci się, znam niegrzeczne słowa i jestem nerwowa, może nie. Jestem psota, wielka psota, mówię wam, o zimy do lata, przy psiku sypłata, tu i tam, tu i tam. Każdy urzędnik to tacy goście, idźcie stąd sobie, drewcz się w goście, pora ze dwora. A gdzie gości? Czy tak się gości i ten powinno? Przestańcie, cisza, proszę o spokój, czy nie widzicie nowego roku? Co tu się dzieje? Skąd te kołasy? Nie mili goście przyszli z klasy, ani wygnać, ani przegonić. Ach, nowy roku, ty przełów do nich. Odmaszerujcie. Wolimy zostać. Tak? Tak, no chyba. Więc sprawa prosta, z radością spełnię wasze życzenie, lecz w miłych gości najpierw was zmieni. Hokus pokus, do re mi. Miejsca dość.
Polkę zna. Moi mili, czyście nie zauważyli naszych drogich gości, którzy do nas dziś przybyli, zamiast sądzić Polkę, złóżmy im życzenie. Niech wam nowy rok szycie rozwesela, nowa jesień i pogodnych dni przyniesie. Bez deszczowek, bez markoty, jak dzielniczka kminków spadnie. Niech nam sprzyja nowa zima, a babcia dziadziuną każdą noc przytrzyma. A od nas każdy z was w dniu waszego święta z tobą całunków otrzyma. Dzisiaj droga babciu masz twarz uśmiechniętą, niech nam przez to cały kwadro twoje święta. Ty, mój dziadziuniu, też uśmiechnij się. Nie pamiętaj moich psów, bądź pogodny przez cały rok. Niech radość w twoim sercu gości jeszcze wiele lat. I nie gniewaj się, dziadziuniu, gdy niesforny jest twój wnuk. Bo dla ciebie wyczarowałbym piękniejszy świat, gdybym tylko mógł. I radości chcemy, masz te piękne miejsce.
Dziadziu, co ja z tobą mam? Prosisz go, żeby posprzątał. Musisz sprzątnąć sobie sam. Babciu, babciu, nie narzekaj i nie wpadaj zaraz w złość. Jestem stary i zmęczony, pracy mam na dzisiaj dość. Posiedźmy sobie dzisiejszego wieczora, jak się będziesz ciągle złościć, jutro znowu będziesz chora. No już dobrze, w krzyżu czuję ten cały miniony dzień, ale z ciebie, drogi mężu, jest naprawdę straszny dzień. Prosisz go, żeby umył szklankę, nie umyłeś do sklepiku po zakupy, także nie zdążyłeś. Drewnie narąbałeś do komina i z niewiną siedzisz z tobie winą. Oj, dziadziuniu, co ja z tobą mam? Co to słyszę w sieni jakieś stukanie? Może to złodzieje robią do nas w Romanie? Nie bójcie się, babciu i dziadku, to tylko ja, dobra wróżka i 7 pracowitych skrzatów. Hejko, hejko, do pracy się szło. Hejko, hejko. Ten tu pracuj, zmyje naczynia w zlewu. Złota rączka nogę naprawi u stołu. Ci dwaj drewna narąbają pospołu. Tamten szybko podłogę zamieta. Przedostatni wyniesie śmiecie. Ten na końcu skoczy do sklepiku. Z makołyków przyniesie bez liku. Nie zaś samej zaszczyt przypadnie, do stolika nakryć wam ładnie. Skończone? Skończone! Teraz włożę babci i dziadkowi koronę. Zniknął z krzaty. Przybędą dworzanie. Na skinienie babci, na dziadka zawołanie, spełnił każdy rozkaz. Będziemy tu często zaglądać po lekcjach lecę ze szkoły.
Będziemy wam częściej pomagać. Przyjmijcie o nas ten kwiat. Przepraszam za spóźnienie. Witam serdecznie Państwa na dzisiejszej uroczystości z okazji dnia wczorajszego babci, dzisiejszego dnia dziadka, ale ja też musiałem pełnić zaszczytną funkcję dziadka w przedszkolu u swojego wnuczka, dlatego się troszkę spóźniłem, ale już jestem. Chcę bardzo serdecznie podziękować paniom z klas 03, pani Gosi, pani Wiolecie, pani Beatce i pani Elżbiecie za przygotowanie części artystycznej. Bardzo pięknej części artystycznej. Nasi uczniowie już są coraz bardziej, widzę, okrzepli z mikrofonem i bardzo dobrze, bardzo ładnie mówią. Natomiast Państwu, babciom i dziadziom, siebie życzę też dużo, dużo zdrówka. Przede wszystkim zdrowia, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. A teraz chyba zapraszamy na poczęstunek do sali gimnastycznej. Wszystkie babcie, wszystkie dziadki.